Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w World of Tanks. Na starcie przypomnę wam, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować, zapraszam do rejestracji z mojego linku referencyjnego, tak, który jest podany w opisie. Jak coś, to dzisiejszy dzień jest dniem fajnym dla czołgistów, dla nas czołgistów, dlatego, że iż dostaliśmy kod promocyjny od Wargamingu, który daje nam jeden dzień premium, mi to tam dodało jeden dzień, oraz duży zapas po prostu różnych tutaj, dużego prowiantu, tak, można to nazwać w sumie, bo to jest sprzęt eksploatacyjny, o, dokładnie. Który możecie sobie po prostu sprzedać, jak nie chcecie, o, wchodzicie sobie na sklep, nie na sklep, boże, na magazyn, sprzęt eksploatacyjny, no i teraz tutaj po prostu wszystko sobie można sprzedać, tak? Nawet tutaj pasują, nie pasują do moich pojazdów, pasują do moich pojazdów, boże, to chyba wszystko jedno. Wyświetlam pojazdek, to mnie już nie obchodzi. Czekoladę sprzedamy sobie, tak, 50 tysięcy za czekoladę, 50 tysięcy za dodatkowe racje, 50 tysięcy za skrzynkę coli, 50 za ulepszone racje bojowe, jeszcze tutaj powinno być chyba, o, 50 za mocną kawę i za ciastko i herbatę. Razem tam chyba 300 tysięcy nam wyszło, tak? No i dobra, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie, jakimi tu by czołgami zagrać, tak, piszecie różne typy tych czołgów. Na pewno najlepszym, tak jak pisaliście, zagraj najlepszym czołgiem, no to zagramy sobie ISem 8, czołgiem 9 tieru. Jak widzicie, brakuje mi tutaj koło 28 787 expa na najlepsze działo. Właśnie do tego w tej chwili dążę, żeby je sobie zarobić. No i dobra, co to za mecz? Mecz z dziewiątkami. Później ósemki, no i arty, niestety duże arty. Czyżby bitwa standardowa? Tak, tutaj zawsze jak losuję duże arty, to są standardówki na takich tierach. No i dobra, co by tu zrobić? Możemy próbować wbić się mostem tutaj prawą stroną. Mostem prawą stroną moglibyśmy się spróbować wbić. Szczerze powiedziawszy, wolałbym drugą stronę. Albo na dół, prawdę mówiąc, najczęściej przeciwnicy jeżdżą i kryją tego z dołu, tutaj jak widzicie K1, z K1 w tamtych rejonach kampi najczęściej artyleria oraz niszczyciele. Tutaj będzie to jeden Jack Tiger zapewne. A po drugiej stronie jadą najczęściej czołgi ciężkie, no i tam jakieś medy do pomocy. My sobie pojedziemy tą stroną. Okej, dobra, pojedziemy sobie tędy. No i zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie, tak, jak to się spisze, jak to się sprawdzi, boże, w sumie. Dobra, jedziemy naszym ISM-8. Nie no, czołg jest całkiem spoko, nie? Nie gra mi się nim źle jakoś, aczkolwiek wiadomo, przyjemność dopiero będę zapewne czerpał grając, jak już czołg będzie ulepszony. Ponoć właśnie ST1, tak jak tu widzimy, to jest chyba działo dalej 122 mm, to jest takie dupne trochę, bo to działo to już jest, kurde, sprzed ilu czołgów wcześniej, co nie jest takie super, w porównaniu do tego podstawowego działa, to jest już dużo lepsze. Dobra, co my tu mamy? T-34, tylko nawet nie będziemy mu wyjeżdżać jako pierwsi tutaj, żeby wieżyczkę zaraz nie dostać. To znaczy on, żeby nie dostał. No i dobra, w sumie można tutaj już strzelać mu po blaszce. Tak, 412 obrażeń, ładnie, a MX-M4-45, nie wiem co to zrobił, ale to takie mięso armatnie trochę, 7 tier na tych czołgach, więc sobie szybko dosyć zginął. T-34, niech tutaj próbuje, nie, on się będzie chował zapewne. Nasze metki tutaj lekki już jadą. Dobra, to dziewiątka pojechała, dziewiątka kolejna, dziewiątka, ohoho. Co najmniej 3 dziewiątki na jednej linii. Proszę bardzo, 4 dziewiątki. Prawie same dziewiątki, o, i E50 zerwał Jack Tigera, tak jak mówiłem, będzie tutaj kampił, aczkolwiek ten po prostu chyba nie wyjechał jeszcze z respa za bardzo. Nie zdążył się skampić. Przez to zaraz może otrzymać ostrzał. Gorzej w sumie to, gorsze jest to, że ja zaraz mogę dostać do tego Jack Tigera. Tak. Ma zniszczone gąski.
Można mu bić od boku teraz. Byle mógł zajechać na ten bok. Ja mu za bardzo w tej chwili nie zajadę, bo ja musiałbym przejechać przez właśnie most. On ma chyba bicie na most. No, IS-8 jeszcze tutaj gdzieś kampi, wyczekuję sobie. Kurde, ST1. Zejdź, no Boże. Teraz tutaj jest domek. Jeszcze zwłoki. Tam już kolejna dziewiątka się przykampi, tu trzeba szybko wbić, bo to inaczej to takie trochę nie ma sensu wbijanie tutaj. Jeżeli to nie jest szybko. Dobra, Jack Tiger zabity. T34-2. Co to jest ósmy tier w ogóle, tak? Tak Boże. Gdzie ja tutaj jadę? Co ja robię w ogóle? Nie wiem co to miało być w ogóle. Strzał był namierzony w sumie. Okej. Powiedzmy. Łoho, trzy arty w jednej chwili walnęły. Trochę lipa. Dobra, w ten sposób trzeba tutaj wykminić. Kurde, będzie po mnie. Drugi raz zniszczone gąski. Źle, arta mnie dobija. Albo ten med. Dobra, ten mnie nie dobił, ten mnie dobije. Też mnie, serio. Jeszcze myśmy dobili. Zawieszenie naprawione, tak, jeszcze gąsienica. Arta mnie dobije już na 100%. IS 8 w sumie. Bez większej różnicy, ale ponad 1400 obrażeń zrobiliśmy, dwa czołgi zabiliśmy. Nie było aż tak tragicznie. Co tu kolejnego wziąć? O, M4 Sherman, bo miałem wam pokazać, jak ja to jeżdżę teraz tym Shermankiem. Jak widzicie już, ile załoga ma procent, a dopiero kupiłem ten czołg z załogą po 75%. Jeżdżę na załadowanym 30 amunicji do haubicy oczywiście. Pokażę wam tutaj działko 105 mm SPH M4L łamane na 23. Średnie uszkodzenie 410-350 przy penetracji średniej 53-150 właśnie na pocisku premium, tak można powiedzieć. To jest hit M67, tutaj jest HM1, tak, odłamkowo burzący. Ten jest kumulacyjny, tak, te kumulacyjny po 2800 za jeden. Mam takich 16 właśnie kupionych, żeby sobie postrzelać po czołgach po prostu i przebijać się. Tak jak teraz na przykład trafiliśmy na 6-7. W sumie jedna siódemka. Pontero u nas. Ale co to jest? Podkaniówka. Zobaczymy. Tutaj med, który szybko dojedzie na górę, może fajnie w sumie wygrać ten mecz. Chociaż to jest... Aha, to jest podkaniowa. Boże, to będzie szybko. To będzie masakra. W sumie podjedziemy sobie na górę, żeby jakoś walczyć jak najbardziej w zwarciu. Ja sobie będę ładował kumulacyjny od razu na starcie. Musimy szybko podjechać na tą górę, żeby zająć pozycję, mówię, bo to jest działko, którym bije się jak najbliżej po prostu, żeby mieć pewność, że pocisk trafi, no i oczywiście nie strzelać po nie wiadomo jakich kątach, bo to ma tej, powiedzmy, 150 penetracji, jednak no wiadomo, jeżeli jakiś czołg już naprawdę, który jest opancerzony jak T-150, będzie skontowany, a my będziemy jakoś strzelać po jego najsilniejszych punktach, to wiadomo, że tego gówna nie przebijemy wtedy. Dobra. Tak jak mówiłem, musimy sobie teraz podjechać na górę. Musimy jak najbliżej sobie bić. Chociaż no, jeżeli się trafi akurat nie taki kartofel lecący przez połowę mapy i jeżeli akurat nim trafimy, no to jest spoko, bo możemy na większą odległość walnąć te 300-400 obrażeń. Ale jednak ja bym tak nie robił. Chyba że tymi pociskami, na pewno nie pociskami za 2800 za sztukę. No to wiadomo, akurat nie. Chyba. Dobra, tutaj nasza fałeczka już podjeżdża, zobaczyć, czy od nich panterka już nie wjechała na samą górę i nie zajęła najlepszej pozycji. Tutaj, a fałka podjeżdża. Fajne jest to tym czołgiem, że podjeżdża KW-1 i się nie spodziewa, że na dwa hity schodzi od Shermana. Dobra. Kurde, troszeczkę teraz źle robię. Powinienem tu bardziej na lewo skręcić. Czekaj, czy walnę mu w ten czub? Nie, on podjedzie. 312 obrażeń, okej. Tak, casuali.
Dobra, ważne, żeby Arta do nas nie strzelała. To na pewno będzie dobre. Dobra, wjedźmy sobie bardziej tutaj, żeby mieć jakąkolwiek osłonę. O, jak mi przykro, 377 obrażeń. Kurde, nie ta strona. Źle. W sumie tą fałkę można było dobić. Ktoś już ją dobił. Te 150. Strzelił do mnie chyba, ale nie trafił. Spróbujmy mu w wieżę strzelić. No, tak jak mówiłem, właśnie tego tak w wieżę sobie w jarzmo nie przebijemy, nawet kumulacyjnym. Więc to trochę mijało się z celem, strzelanie tam. Sztuk 346 obrażeń, ładnie. Teraz możemy w tę 150 strzelić, jeżeli jeszcze przeżyje oczywiście. Nie przeżyła. Ale tam już jest gdzieś Pantera, nasz kolejny cel. Oczywiście jeżeli pocisk doleciał w ogóle. Widziałem, że tak jakby chciał przelobować tą Panterę. Spróbujemy jeszcze raz strzelić. A no już widzę, coś trafimy. A to już jest po prostu miazga dla przeciwników. My już to wygraliśmy. Po prostu zajęliśmy taką pozycję w tyle czołgów, nikt do nas nie strzela. Że to już jest zniszczenie po prostu naszego oponenta. Dobra, ale my sobie jeszcze pojedziemy. Dopiero 6 kumulacyjnych straciliśmy. Dopiero. Tyle kasy na te kumulacyjne pójdzie. Ale myślę, że wyjdzie to nam i tak ten mecz na plus. Więc to nie jest aż taka strata. Dobra, ciekawe czy trafiłem w tą panterę. Zobaczymy sobie po tym meczu, czy właśnie mamy więcej obrażeń niż to, co jest w tej chwili. O, pocisk mi spadł, nie wiem. Nie spodziewałem się, że tak spadnie ten pocisk, prawdę mówiąc. Szóstka, jeszcze jedna szóstka, bo tak już bym załadował sobie odłamkowo burzące. Ale jeżeli teraz spotkam fałkę, to będzie nieciekawie. Bo nie chciałbym do niej strzelić za 100. Albo za 2, tym bardziej. Arta, której ja nie zniszczę. No, Jack Pantera, która sobie średnie obrażenia gdzieś po 300 strzela. No i okej, zostały dwa czołgi, do których pewnie już nie dojadę. Ta fałka z dwoma fragami oraz typ T-34. Niestety nie mam żadnego fraga, no ale jak widzicie, te strzały, które zadaliśmy po 300 obrażeń na jeden strzał, to bardzo ładnie. Jeszcze powinienem w sumie 3 pociski zużyć, a nie 7. Chociaż mam nadzieję, że trafiłem właśnie jeszcze jeden albo dwa, mam nadzieję, że trafiłem przynajmniej ten jeden za 300 tam z czymś, z hakiem. No i dobra, to już jest tylko takie końcowe polowanie na ostatni czołg, dokładnie fałkę 3601H. Dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? W sumie, gdzie ona się mogła ukryć? Gdzieś tutaj chyba była właśnie kap. Tak, na pewno będziemy przejmować w tej chwili, jak możemy sobie bez problemu zabić ostatniego przeciwnika. Ha, bo ktoś pewnie chce okupanta dostać i mieć więcej doświadczenia. Poszedł się utopić. Wiktorek 2018, aha, okej. Okej, zobaczymy, czy więcej obrażeń, czy jednak nie trafiliśmy. Nic więcej. Trafiliśmy jednak jeszcze jednym strzałem. 1402 obrażenia, co czyni nas najbardziej wartościowym czołgiem na grze na siódemki, nie? Piątką, medem, Shermanem. No i dobra, teraz jeszcze jakiś jeden czołg, co wyście tam chcieli, i z trzeci chyba bodajże pisaliście, i z trzeci, i z trzeci, i z trzeci, dawaj, i z trzeci. W sumie to jest mój najbardziej ulepszony czołg w tej chwili. No ten ma załogę też bardzo dobrze wyekspioną, troszeczkę gorzej chyba niż ten, aczkolwiek tu nie mają mentora, no i tym gram dużo mniej gier, dużo mniej lepszych gier, no i też nie mam tych dodanych sprzętów tutaj dodatkowych. No i dobra, tym isem trzecim, okej, polecimy. W takim razie dodamy sobie apteczkę i tutaj sprzęcik, dodamy sobie jeszcze ammo i lecimy. Na isie ósmym, jak zdążyliście zauważyć, mam zamontowanych chyba 5 pocisków też tych za tak zwanego golda, czyli tego, co możemy kupić sobie za tam 10 golda lub za 4800 kredytów za sztukę.
No i dobra. Gra na ósemki głównie, tam jedna siódemka u nas, u nich też jedna siódemka plus dwie szóstki i trzy arty. Trzy arty mają jedną gorszą artę, mamy za to dwa skauciki na samym dole. No i okej, gdzie sobie pojedziemy? Pojedziemy sobie... Lwę KW5 T34 powinny jechać tą stroną, dołem. Ja powinienem pojechać na górę, prawdę mówiąc. Aczkolwiek pojadę chyba tutaj na kotlinę po prawej stronie. Tak mi się wydaje, że dobrze było tędy jechać. W sumie mówię, jeżeli to by było jakieś CW czy coś, to pewnie my byśmy pojechali jako mobilne czołgi tam. No a tak, ja tutaj pojechałby DF. No albo na odwrót w sumie. W sumie i robimy na odwrót nawet w tej chwili. Dobra. Mógłbym sobie tutaj chwilę poczekać, aczkolwiek nie chce mi się. Tutaj zawsze można jakieś jeden czy dwa strzały celne zadające damage oddać. No ale po prostu ja chcę zaatakować tą prawą stronę, bo ktoś mnie właśnie wykrył gdzieś tam z pleców. Dobra, i z trzeci ulepszonym, tak, 110 też raczej ulepszona, jeżeli ma więcej życia ode mnie. No okej, okej. Miejmy nadzieję, że wygramy tutaj linię. Co oni tutaj mają? Indian Panzery SU, AT-15. Dwa niszczyciele mają 8 tieru. To może trochę zawadzić, bo mogą się skampić ładnie tutaj na środku. Ale dobrze, jedna arta już im padła. Zresztą to najlepsza. O, zostałem wykryty. Już dostałem. Tylko od Hamela. Dziwne. 1000 HP poszło się walić, niestety. Już tak na start. Na ładny początek zerwałem w sumie od Hamela chyba i od Mixa. Od Isa trzeciego nie mam pojęcia. Ale oni się tu skampili w 4 ósemki od razu. Już mam jedną ósemkę mieć, w sumie ja jeszcze jestem mniej. A, do dupy. Dobra. Ci nie wiem co tu robią w tej chwili na środku. Dobra, 110 nie będzie miała tego łatwo, ale jak wjedzie z tymi isami, no to jednak jest po mnie, tak. Jestem już na strzała, tak samo jak to ta 110. Ona się nie przebiła, ja się nie przebiłem. Jest źle. Jest bardzo źle. No niestety. To nie był zbyt długi mecz. 850 obrażeń plus w sumie całe życie Hamela, to jest tam ponad 1000 trochę. No ale oni zrobili to, co myśmy powinni zrobić, czyli ten rush ósemkami tutaj. No niestety pojechaliśmy w 3 ósemki, bo lwe i to KW5, które próbuje zajechać, Boże, czołg na defa próbuje zajechać od pleców, zamiast, o, tu powinien pojechać defować, my powinniśmy zajeżdżać od pleców. Ale nie, po co, jestem KW5, kupuję czołg premium, naprawdę mam pierwszy tier tylko i nie umiem grać, no niestety, tak później jest. Co tutaj zrobiliśmy w tym meczu? 1481 obrażeń, ale otrzymaliśmy 6280 tak naprawdę. Szkodziliśmy trzech przeciwników, dwóch zniszczyliśmy. Nie było źle, skoro tak wysoko trafiliśmy. Tutaj nasza E75, widzę, się troszeczkę popisała, oraz GW Panthera. Można powiedzieć, że minimalnie wykrywały ten mecz. T54 w ogóle nic nie zrobiło, zero obrażeń. T62 nic, ale on to jest akurat nieodspotowanie bardziej. Leopard też nic, 8 nic, Arta. Ciężko, ciężko. Dobra, jeszcze jeden meczek możemy zagrać. O czym by zagrać? KW-1S też tam ktoś prosił o KW-1S, więc mogę tym pojechać. Zobaczymy, jak nas wrzuci. I właśnie, mam tutaj kilka czołgów do odblokowania. Możecie napisać w komentarzu, jaki byście chcieli czołg widzieć, ale z tych możliwych, tak? Czyli z tych możliwych na przykład jest Tiger. Co tam jest z tych możliwych jeszcze? MX-12T, chociaż wątpię, nie, jego bym nawet nie kupił. AT-8 chyba, może jakiś czołg, który był wcześniej, na przykład Sherman Jumbo. Możecie po prostu Shermana Jumbo napisać, tym go chętnie kupił.
No i dobra, bitwa na ósemki. Jak widzicie, KW1 jest naprawdę po ostatnim patchu jakoś matchmaking dobiera go cały czas na ósemki. No, nie wiadomo czemu. Może dlatego, że ma bardzo silne działo i jest opecki na swoim poziomie. Dobra, oczywiście idziemy do miasta. No, to jest działo, które nie różni się zbytnio nawet od tych siódemek, ósemek, bo obrażenia w sumie ma prawie takie same. Nie mówiąc tutaj o penetracji, bo to wiadomo, że mają trochę większą. Trochę większą, boże, oni mają po 200, na przykład 20, ja mam 175. No ale dobra, jeżeli będziemy strzelać gdzieś po bokach tyle, no to na pewno zadamy obrażenia. Mamy 390 średnich obrażeń na naszym przeciwpancernym pocisku, 122 mm. Ciekawe, na ile jest tym na premium. To jest w ogóle podkalibrowy? Tak, podkalibrowy. 390, aha, penetracja 217 za to, czyli dużo lepsza. No ale naszą wadą jest to, że niestety mamy 810 życia, więc jesteśmy na takie, powiedzmy, D2, góra 3 strzały. My jesteśmy, a po prostu przeciwnicy są na takie 4, 5 strzałów, czasem 6, więc to jest ten minus właśnie grając na dwa poziomy wyżej czołgi. W szczególności jak większość to ciężkie. Tam są trzy sporciki, więc widzę, że tracą levelowo, ale za to zyskują zapewne czymś innym. Tak sobie ostatnio widziałem taką tabelkę matchmakingu, właśnie jak to dokładnie wybiera. Jeżeli jest w jednym okienku strata, to w innym musi być po prostu czegoś więcej. Już dostaliśmy w plecy. Nie wiem, nie zauważyłem, żeby mi się wyświetliło, że jestem podświetlony czy coś w tym guście. Nic mi się chyba nie zaświeciło, więc to było dosyć dziwne. Albo to po prostu zignorowałem, co było bardziej w moim stylu. Dobra, tutaj nawet nie wiem, no, nie ma co tak zbytnio kontować, bo pewnie i tak się przebiją ósemeczki kochane. No i ta, tak jak myślałem, nie ma co. Kontowanie nam tutaj dużo nie da. Fajnie było, jakbyśmy w ogóle jakiekolwiek obrażenia zrobili. Aha, no tak, tak. Nie, bardzo zły mecz. To był zły mecz. Niestety. No, zapomniałem o tym, że przeciwnicy przecież z tamtej strony jadą, a moi oczywiście nie mogli, widząc, że kilku przeciwników tam się już wcześniej zatrzymało, nasi już nie mogli oczywiście podjechać do przodu i przejąć tutaj jakiejś tam pozycji, powiedzmy. No i dobra, tu przegraliśmy. W takim razie w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.